W tym zadaniu musimy policzyć ile jest liczb czterocyfrowych takich że suma cyfr jednej liczby jest nie większa niż 3. Żeby rozwiązać to zadanie, to rozważymy kilka przypadków. Pierwszy przypadek będzie taki, że liczba nasza czterocyfrowa będzie zaczynała się od trójki, drugi przypadek to taki, że od dwójki, a trzeci od jedynki. Od zera zaczynać się nie może. Jeżeli będzie zaczynała się od trójki, to nie mamy wyboru, co wpisać na pozostałe miejsca, muszą to być zera. Gdyby się tu pojawiła jedynka albo dwójka, to już suma byłaby większa od trzech, czyli to jest jedyny przypadek. Jeżeli zaczynamy naszą liczbę od trójki, to mamy tylko jedną możliwość. No to rozważmy drugi przypadek. Załóżmy, że zaczynamy naszą czterocyfrową liczbę pisać od dwójki. Co może się dalej wydarzyć? Możemy mieć tutaj albo sumę cyfr, równą 2, jeżeli znowu wpiszemy same zera i taki przypadek, znowu mamy 1, ale możemy też mieć taką sytuację, że będziemy mieli sumę cyfr równą 3. Żeby była równa 3, to gdzieś musimy wpisać jedną jedynkę. Czyli albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj wpisujemy jedynkę. Mamy trzy możliwości do wyboru. Załóżmy, że tu wpiszę jedynkę, no to wtedy w pozostałe miejsca muszę wpisać 0. Czyli takich wariantów Mamy 3, no i wyczerpaliśmy opcję z dwójką. Innej opcji na dwójkę z przodu być nie może, no to zastanówmy się nad trzecim, ostatnim przypadkiem, jeżeli na pierwsze miejsce wpiszemy jedynkę. Co tutaj dalej może się wydarzyć? Żeby suma cyfr była równa 1, no to dalej muszą być 0, i taki przypadek znowu mamy tylko 1, ale możemy mieć też sumę cyfr równą 2. Żeby suma cyfr była równa 2, no to gdzieś musimy wpisać jedną jedynkę. Czyli znowu, albo tutaj, albo tutaj, albo tutaj gdzieś wpisuję jedynkę, w pozostałe miejsca wpisuję 0 i wybór miejsca na tą jedynkę mogę wykonać na trzy sposoby. Czyli tutaj mamy trzy możliwości. No to jedziemy dalej. Znowu, zaczynamy od jedynki i tym razem chcemy mieć sumę cyfr równą 3. Aby suma cyfr była równa 3, to albo wybieramy jedno miejsce na dwójkę. 1 plus 2 da nam 3. I znowu tak samo. Tutaj, tutaj, albo tutaj wpisujemy dwójkę, załóżmy, że wpiszę dwójkę tu, no to w pozostałe miejsca muszę wpisać 0. I takie opcje, znowu mamy 3. I jeszcze mamy taki przypadek, jedynka na pierwszym miejscu, że. Sumę cyfr równą 3 możemy uzyskać nie z dwójki, a z dwóch jedynek, czyli dwie jedynki muszę gdzieś wpisać. Wtedy na trzecim miejscu będzie 0. Czyli tutaj wybieram na trzy sposoby znowu miejsce dla 0. Jeżeli 0 wpiszę tutaj, to w pozostałe miejsca muszę wpisać jedynki. I takich wariantów też mam 3. 0 mogę wybrać na trzy sposoby. I też będę miał tutaj sumę równą 3, tak jak w tym wypadku. No i w ten sposób wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. Pozostaje nam teraz sumować to, co tutaj otrzymaliśmy. 1 plus 1 to 2, plus 3 to 5, 6 i jeszcze plus 6 to 12 i plus 3 to 15, czyli poprawna odpowiedź w tym zadaniu. To odpowiedź D.